Mieszkanka Wrocławia straciła w Katowicach ważne dokumenty. Ktoś okradł ją w autobusie. Wystarczyło zaledwie kilka minut i chwila nieuwagi. Walcząca z rakiem kobieta była zrozpaczona, gdy zauważyła, że ktoś zabrał plecak z historią leczenia onkologicznego. Na nowo pozyskiwanie tych wszystkich dokumentów, a jest to dokumentacja medyczna przez okres jakby wielu lat z wielu placówek medycznych, będzie mnie to kosztowało nie tylko wiele środków finansowych, ale wiele energii i stresu, który tak naprawdę w mojej sytuacji zdrowotnej nie jest mi potrzebny do niczego i tak naprawdę tą sytuację jeszcze bardziej pogarsza. Jechała w czwartek autobusem linii numer 10 około godziny 18.50 pomiędzy dwoma dworcami autobusowymi. Nie zależy jej na odzyskaniu dowodu, osobistego paszportu czy innych rzeczach. Chce tylko odzyskać cenną historię leczenia. Na razie katowicka policja nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie. Osoba pokrzywdzona, która została dotknięta kradzieżą, musi złożyć takie zawiadomienie w jednostce policji. Może to być w miejscu ujawnienia kradzieży albo w miejscu zamieszkania lub dowolnej innej jakiejkolwiek jednostki policji. Skradziony bagaż to plecak typu worek z logo Juventusu. Jeśli ktoś go znajdzie, proszony jest o odniesienie na policję lub do placówki medycznej. Na razie pani Jolanta nie liczy na policję, a na siłę internetu.